Cześć, witam was serdecznie w nowej serii, z gry Unsighted. Gra miała wczoraj premierę. Jest to pixel art, jest to trochę hack and slash, trochę metroidvania, trochę RPG. No i cóż, postanowiłem ją sobie kupić i spróbować ją przejść, jako że mnie zainteresowała. Nie jest to pixel art. To nie jest super grafika, to jest bardziej taka właśnie kanciasta PS5, ale takie gry są zawsze w cenie. Tu w opcjach można zmienić jeszcze na taki pixel artowy właśnie tekst, ale stwierdziłem, że to jest może klimatu dodaje, tylko że trochę myślę, że łatwiej jest czytać i przyswajać w ten sposób tekst. Tak samo tu zmieniłem tekst na large, żeby było to w miarę widoczne. No i tutaj jest Meteor Dust Radar, jest on. To jest chyba mgła taka, która będzie, no nie wiem, zobaczymy na co to wpływa. No i poziom muzyki w ten sposób ustaliłem. Zobaczymy jak to będzie nam szło. Najwyżej coś będziemy zmieniać. Start. New game. Ja już tutaj próbowałem, zaczynałem. Action girl rekomendowane, ale żeby się nie męczyć, jako że zacznę jeszcze jedną serię i będę chciał ją skończyć, to idziemy tutaj na Explorerze. Zaczynamy grę na tym poziomie. No chyba, że będzie jakoś bardzo łatwo, to myślę, że tutaj w czasie gry będzie można zmienić, albo nie. Jako że nie ma teraz też kolekcjoner Syringe, jak to się czyta? To heal. No właśnie, mamy coś takiego, taką strzykawkę, którą R1 możemy się uzdrowić. Od razu widzimy więcej. Ale no, w październik właściwie nie dostarcza żadnych spektakularnych premier, jak dla mnie. Takich, które chciałbym zagrać. Mamy tu mapę. Czy jest tu jakiś zoom? Nie ma. Tutaj widzę return. To jest powrót, dobra. Więc ogólnie musimy stąd wyjść. Lab West Wing. Ja oczywiście jak zawsze spróbowałem sobie. Kwadrat to jest run. I można ustawić, że albo wciskasz. Ona ma też albo wciskasz, albo naciskasz. Weapon Research Room. I wiem, że tu mamy broń. W tego typu skrzynkach będą nam dostarczać jakieś ciekawe elementy. Iron Edge. Press Options. Będę to powoli. R2. Teraz jestem taki mądry, bo mówię, tu gdzieś początek przechodziłem, żeby się zorientować w ogóle. Jak to będzie wyglądało, z czym to się będzie jadło. Pierwsze koty za płoty, pierwszy atak. Ma staminę, tu pełno rzeczy zbieram, myślę, że z czasem. O, kolejny napastnik. Sprawdzić, co to jest ten fog. Meteor Dust. Off. No, a dobra, zostawmy to jak, tak jak chcą. Każde pokonanie wroga powoduje, że nam się uzupełnia ta strzykawka.
Tylko, że trzeba pokonać właśnie wroga. A nie jakąś tam beczkę, skrzynkę. Zobaczę, jak będzie też z tym dźwiękiem przy takim poziomie. Czwórki na czwartym poziomie od 1 do 10, zobaczymy. Tutaj mam, tu już wiem, że tutaj jest winda. Winda, którą trzeba będzie stąd uciekać. Bo ten etap już też przeszedłem. Zobaczymy, jak nam to pójdzie w ogóle nawet na tym poziomie trudności. Ale tak jak mówię, nie ma co się przemęczać. Wielokrotnie to powtarzam. Aha, to jest ten unik. Myślałem, że to jest jakaś kontra. Większy przeciwnik. Krap. Krytykowana gra jest za to, że dziewczyna jest problem z tym staminą, z jej staminą. Dziewczyna ma poziom staminy, który... Spadajmy górę, bo ja chyba ostatnio na górę nie poszedłem. O, już idzie mały wróg. Dziewczyna ma staminę, która jej się szybko kończy. A jak się skończy, jest przez chwilę bezbronna. I to podobno przy bossach jest uciążliwe. Zobaczymy, jak to będzie szło. Na razie zbieram pełno różnych rzeczy. I w miarę to idzie. Zresztą to jest początek gry. Jeżeli miałbyś się zniechęcić na początku gry, no to słabo. Wooden branch, wooden branch. A tutaj coś jest. Może być to jest zamknięte ewidentnie. Może być tak, że tu po prostu się przyjdzie, ale później. I wrócimy tutaj do tej fabryki. Już 70 strzykawce, więc... Doctor's Room. No i tu mamy... Wspomnienia wracają. Jestem raczej jakimś eksperymentem. Wake up, my dear. Potrzebujemy twojej pomocy. Być może jestem właśnie jakąś super wojowniczką, która została stworzona do tego, by bronić ziemi, albo jestem jednym z elementów armii, bo tam po bokach też dziewczyny jakieś były. No i tu mamy wiadomość. Raquel i Alma. Alma jest fast learner. Szybciej się uczy. Więc albo my jesteśmy... O właśnie. I password do elewatora 1995. Pomyślałem sobie, że... Pomyślałem, że tak powinni te jakieś kody do zapamiętania robić. Żeby to był po prostu jakiś rok. Bo myślę, że jakby to było 0385... Trudniej jest zapamiętać niż właśnie rok 1995. A teraz to nam się właśnie przyda. Bo tu jest pan. Prawdopodobnie nasz przyszły boss. Opa, opa, opa. Ja chyba źle biegnę. Kurde. Gdzie była ta winda? Tutaj. I właśnie 1995. Welcome, doktor. Welcome back. Więc to był kod pani doktor.
Uciekliśmy przed potworem, ale no, albo jesteśmy jeszcze słabi, albo walka z bossami też nie będzie prosta. Na razie mówię, zbieram wszystko jak w lesie, mam 70. Help. Tutaj też już byłem. Więc wiem, że tu jest jakaś mała wróżka, która potrzebuje pomocy. You are not unsighted. Who are you? A ona właśnie nie pamięta, kim jest. Tutaj jakieś wspomnienia. Nie wiem, czy to... A to jest pewnie Rakel, ta różowa. O, Rakel to jest może jej siostra, więc ona prawdopodobnie się nazywa Alma. Musimy się udać teraz do tej wieży. Na mapie zaznaczona jest krater Tower. Krater, o, tutaj ewidentnie jest rzecz, którą mamy później rozwalić. Wiem też, że są miejsca takie, czytałem, po prostu ukryte. Tu jestem na strzała, więc nie powinienem tak lekceważyć przeciwników. Gałązka została. Jakieś kombo wyskakuje. No i niestety muszę mieć 100%, żeby odnowić sobie życie, więc... Poprzednim razem... Łopturc. Mogę się potem wspinać. No właśnie, teraz na szczęście heal. Poprzednio mi trochę lepiej poszło przed ucieczką. Czy uciekałem, bo tu powinien być jeszcze jakiś taki zoom. Dobra, chcą, żebym się tu wdrapał, więc się tu wdrapię. A właśnie, tu jest taka rzecz jak terminal. Mamy chipy. Chip to siły. I o jeden punkt nam życie wzrosło. Właśnie, możemy te chipy sobie tutaj w terminalu aktywować. No właśnie, i rozbudować sloty na chipy, bo teraz patrzcie, ile mam kresek. 3, 6. Tam się jedna pojawiła i wzmocnienie. What else can I do for you? I możemy naładować. Właśnie. I teraz mamy naładowane wszystkie. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj za bardzo to skomplikowane. Z tego co widziałem, mam tam 200 coś zdobytych. Sprawdźmy jeszcze na dole, co było. Tam była droga. Tu niestety... O, tu się wrogowie pojawiają znowu. Jest też coś takiego, jak odpowiednia kontra w odpowiednim czasie. Aha, tutaj było coś właśnie, ta wróżka. Ale tutaj jest dziura, więc nie można tam przejść. Ta wróżka mówiła nam, że jesteśmy jeszcze za słabi, żeby pójść dalej. Więc wracamy tu. Tu są rzeczy do rozwalenia.
A tu. O! Poprzednim razem nie znalazłem tego. Stamina plus 6. Więc to jest chip, który możemy wymienić, ale jak jestem tu i straciłem życie na pająku, to trzeba sobie to odnowić, skoro tak można. Nie ma tu żadnych dusz, żadnego. Mamy po prostu śrubki jak w Robbo. Jak ktoś grał w Robbo na Atari albo na Commodore. O kurde, tu jest jakiś gościu, który strzela. Pełną strzykawkę, więc w razie czego sobie odnowię to życie, nie będę się za każdym razem wracał. Zresztą jak wrócę, to tu znowu. Właśnie, Crater Tower this way. Ale właśnie nie mamy za dobrej broni. 262 śruby, więc potrzebujemy jeszcze. Dawaj. $320 i to są tego typu właśnie zagadki, czyli żeby dostać się gdzieś, możemy przesunąć taki blok. Tutaj jest ewidentnie klucz potrzebny. I wtedy możemy przeskoczyć i iść dalej. Na szczęście ten nie wybucha. O, i tu jest taka zagadka, na którą trochę, znaczy trochę. Ja bardzo nie wiedziałem, o co chodzi. Okazało się, że trzeba w to uderzyć. To uderzyć, to przesunąć. Teraz akurat już wiem, ale myślę, że w czasie gry spotkam więcej takich zagadek. Teraz z rozbiegu. Opa. I tu mamy kolejny chip, ale właśnie nie mam za bardzo miejsca, więc na razie po prostu tylko to zbieram. 304, więc mam nadzieję, że to nie będzie się opierało na tym, że będę musiał wejść, wrócić i wtedy sobie nabić tych śrubek, bo tam wrogowie się ponownie pojawią. To już nie byłem. Zostawię sobie miejsce do ucieczki. I mamy 320, więc teoretycznie mógłbym tam wrócić, ale obadajmy teren, może tu jest gdzieś kapsuła. Dawaj. Kurde, ale mnie teraz zdenerwowałeś. Byłem pewny, że zrobię unik. Co to jest? Aha, okej. Mam to zabrać ze sobą i pewnie wrzucić tu zdążę, zdążę. Nie wiedziałem, że to tak będzie, ale to się wydawało logiczne. I mamy klucz. Cały czas nas uczą i pokazują miejsce, w którym możemy otworzyć to i w którym jest nasz portal. Ale tu jest jeszcze parę miejsc do zbadania, tylko może to nie jest teraz ten moment. Tutaj, tu jest coś. Jakby można było tutaj coś przesunąć, ale dobra.
Oj tu, panie robot. Teraz tak. To jest znowu jakaś zagadka, bo... Bo tu można coś... poprzesuwać, czyli tu wysunę. Dobra, popróbuj. Aha, okej. Nie wysunę tego. Tu jest przepaść. Dwóch na raz nie przesunę. Dobra, zresetujmy to pomieszczenie w ten sposób. A, jednak pomyliłem się, że wrogowie się pojawiają. To może nawet lepiej. Czy ja to tędy w ogóle wypcham? Wypcham. To ma być na tej zasadzie, że... Chyba to tutaj trzeba wepchać. Taka sytuacja... Tego się nie złapię, ale gdybym to przesunął tu, mógłbym to wsunąć na to, co mi to da. A, proszę bardzo. A teraz akurat poszło, ale czasami jest... No i mam kolejny chip. Vampire chip. Mamy kolejny chip, tylko że jakby... Tam mamy mapę całą. Tam do góry jakieś drzwi były. Tylko że tych chipów, no to przydałoby się, tutaj są drzwi. No chyba jeszcze nie ten moment. Tylko te chipy to potrzebują właśnie trochę... Czyli wrogów mamy załatwionych. Dobrze i niedobrze, bo nie można na nich sobie śrubek zbierać. Ja idę jeszcze do terminala, żeby sobie naładować broń, a potem idziemy do drzwi. Właśnie, new slot. Oj, następny za 700. No ale w tym momencie możemy, ale to chyba taki pojedynczy jest, tylko stamina mi tutaj. No to niech będzie stamina. Okej. No i to będzie właśnie taka trochę kombinacja, kombinowanie, jak byłoby najlepiej.
A teraz ruszamy do drzwi i zobaczymy, co nas tam spotka. O, i teraz jest... Aha, okej, rozumiem. Czyli wrogowie się aktywują. Jeżeli ja zrobię recharge. Teraz nie będę tego robił, bo... Zrobię, bo mi coś tu nie poszło. No, trzeba będzie się tego nauczyć, z tego unikania, bo tutaj... Chciałem zrobić unik, ale nie wyszło. Zobaczmy, co nam przyniesie tu nowa lokacja. O, to można sobie tak ładować. Niepotrzebnie. No dobra, człowiek się uczy na błędach. Tu jakąś broń. Wiem, że tu można właśnie oprócz miecza jest też broń biała. Znaczy broń biała. O właśnie, tu stan enemies. Czyli to jest taki właśnie, taka właśnie jakby rekontra. Mamy też oprócz broni białej mamy karabiny, więc zobaczymy. Chyba to nie było dobre. O, teraz był perfektny, był i critical. No, to tego trzeba będzie się nauczyć, bo to się na pewno przyda na bossach. Trochę. Nie udał się. Perfekt. Tym razem się udało. Trochę ta mapa jest, można powiedzieć, mało czytelna, bo nie wiem. Perfekt. O, jeszcze strzela kościu. A, to jakiś taki obrońca. Blaster, mamy blaster, mamy właśnie drugą broń. No, perfekt. Nie jest to trudne. Ale trzeba po prostu to odpowiednio wyczuć. Sprawdźmy oczywiście jeszcze blaster. Pokazali nam, co mamy zrobić. Fajnie, bo chyba nie ma nie ma jakiegoś ograniczonej amunicji. Tu jest jeszcze coś do zdobycia, tylko chyba od drugiej strony trzeba tam wejść. Można wejść po tym. Jeszcze wyżej. Aha, okej, chyba można właśnie z blastera naszego strzelić. To jeszcze zbadajmy dalej okolice. O, i przeszliśmy na drugą stronę. Kontra. Panie.
jeszcze na tych krabach poćwiczyć, bo potem... A teraz patrzcie na to. Tak zwany skrót. Chyba nie? Także można tutaj się pobawić. Rozbudowane. Nie jest to takie proste. Znaczy nie jest to prosta gra na zasadzie jak Kastadian, którego teraz gram. O, tu można wejść. Tylko trzeba tutaj właśnie, żeby czegoś nie przegapić, bo... Dobra, ja to muszę naokoło przejść, ale widzimy się w kolejnym odcinku. A czekaj, mam tu jakąś... Aha, bo potem trzeba po prostu przeładować i znowu masz pełny magazynek. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.